Skłusza Redeko. www.redeko.pl. Możdżonek szybko odpowiedział na zaproszenie szkoły. Obecnie gra w Kędzierzynie, Koźlu i przyjazd do Wrocławia nie zajął mu dużo czasu. Poświęcił jednak młodzieży swój prywatny czas, bo jak uważa, to jego obowiązek. Trzeba oddać to, co dało nam, tak jak nam reprezentantom, państwo polskie. Dali nam wyszkolenie, dali nam możliwość gry w siatkówkę w Polsce, co jest naprawdę dużym wyróżnieniem. Dlatego też musimy teraz popularyzować ją i spotykać się z młodymi ludźmi, a to jest żaden kłopot przyjechać, zwłaszcza że mieszkam obecnie w Kędzierzynie, Koźlu. Środkowy nie lubi, gdy określa się go mianem celebryty, choć jest rozpoznawalny na ulicach, chce, by przede wszystkim mówić o jego dokonaniach na parkiecie. Jestem dość charakterystyczny, jak idę ulicą, to większość ludzi się za mną obejrzy. Mimo wszystko 2,11 wzrostu robi swoje. Celebrytą nie jestem, moi koledzy też celebrytami nie są, jesteśmy sportowcami, jesteśmy dumni z tego, co robimy i cieszymy się z tej drogi, jaką obraliśmy. Akcja, by do gimnazjum nr 13 ściągać największe tuzy polskiej siatkówki, rozkręciła się na dobre. To inicjatywa nauczyciela tej szkoły, doskonale znanego w środowisku siatkarskim, Macieja Jarosza. Propozycja zyskała w oczach dyrekcji placówki. Siatkówka jest niezwykle cenną dyscypliną sportową. Gromadzimy wokół siebie pasjonatów siatkówki, ludzi, którzy chcą trenować dzieciaki. Do takich należy pan Maciej Jarosz i to tak naprawdę dzięki niemu mamy dostęp do fantastycznej młodzieży siatkarskiej, bo dla mnie to jest młodzież. Prawda, pan Bożdżonek, pan Wlazły, pan Kurek, pan Jarosz. To są dzieciaki, które propagują sport, a przy okazji fantastyczni sportowcy. No i dzisiaj tak naprawdę to Polska siatkówką stoi, pomijając wszystkie niedogodności, które zdarzyły się w ostatnich latach, w ostatnim czasie, to jednak siatkówka dla mnie urasta do narodowego sportu. Szkołę odwiedzili już m.in. Bartosz Kurek, Jakub Jarosz i Zbigniew Bartman. Będą kolejni. Siatkarzom chyba też zależy na tym, aby idea sportu siatkarskiego była propagowana nie tylko w mojej szkole, ale w szerzej rozumianym środowisku. W związku z tym myślę, że nie będą nam odmawiać kolejnych spotkań sympatycznych, fantastycznych i wielkich tak naprawdę. Wkrótce Możdżonka i pozostałych jego kolegów będzie można zobaczyć we Wrocławiu w akcji. Za rok Hala Stulecia będzie jedną z aren Mistrzostw Świata. Ja kojarzę Wrocław jako miejsce bardzo dobre. Grałem tutaj wielokrotnie, począwszy już od rozgrywek młodzików czy juniorów i nie przypominam sobie, żebym tutaj przegrał jakiekolwiek spotkanie, dlatego Wrocław same dobre wspomnienia. Mistrzostwa Świata zostaną rozegrane we wrześniu. We Wrocławiu odbędzie się 20 meczów. Nowe Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl